Oto pieniądze, dziękuję. Czekać. Nie. No witam. No witam. Gaz już czeka na nas na górze. Oto prowadź. Tu na lewo i gaz już czeka w pokoju. No dobra. Mam zapukać, czy mogę uchodzić? Może zapukać. Witam. Witam. Witamy serdecznie, kapitanie Winters. Jak może pan zobaczyć, jest nam się pokaźna rodzinka. Pan Juan, pan Whisker oraz pan szanowny Gustavo Ratataya. Niestety, z wielkim zażalenie, nie możemy pokazać reszty naszych przyjaciół, ponieważ, cóż, są oni zbyt zajęci kuszowaniem twojego pobytu u nas. Wystarczy. Co to miało być? Po co mnie tu przysłałeś? Przysłałem pana, ponieważ pańskie jednostki dobrze sprawdziły się w ostatniej akcji. Z tego powodu chciałem przedłużyć naszą współpracę. A jak długo? Tyle, ile będę potrzebował. No dobra. I chciałbym zaproponować panu pracę u mnie. Pańska stawka by wynosiła, powiedzmy, 3 miliony za 3 miesiące. To kusząca propozycja. Będę musiał się zastanowić. Dobrze. To proszę się do mnie zgłosić, jeśli już się pan zastanowi. No to... To może już pójdę. Dobrze. Niech się pan zastanowi. A ty jak się tu zmieściłeś? Ale, panie kapitanie, trochę składane. Dziwne, że policja takich nie ma. A mówię to dziwi. Ej! Kurwa! A, cześć Mietek, cześć Johnny. Oj, tam panu. No, nasze interwencje były dość drogie, ale... O, cośmy tam kupili? No, nawet a ja... na Gresjach nie mają takich bogatych apartamentów. A my żeśmy ten klub kupili, ogólnie... Nie wiem, czy widziałeś, czy kiedyś w nim byłeś, ale zajebiste ogólnie. Mamy tutaj lustro weneckie. Szyby kuloodporne. Wiesz co? No. Znajomi mi opowiadali tutaj, jak byli na dyskotece. No. Nie powiem. Szyby dawali dobre oceny. No, to jest szyby kulotworne. Mówili, że właściciel trochę był pojebany. Często można było widzieć, że gdzieś biega kurwa po barach, podpierdala butelki i nie wiadomo, co z nimi robił. Jego własny klub, ale wiesz, on bierze jakby dla siebie. Patrz, tutaj mam taki plan. Tutaj sobie zrobimy taką mini zbrojownię. Tylko nie wiem, czy tą półkę wymienić na coś innego. Chyba większa by się przydała, nie? No, no tak. Ja ci załatwię to wszystko. Dobra. A właśnie, tutaj będziemy, mam taki ten, telewizor póki co, ale będziemy to przerabiali na taki fajny jakby ekran do oglądania. To nie wiem, czy właśnie tutaj to dać, czy zamiast tego obrazu. A to się zobaczy dobra. Jeszcze. Czekaj, pomyślmy teraz tak szybko, skoro mamy już załatwione... Powiedzmy, że to jest taka wasza baza polowa. Ty, właśnie. Tą siedzibę. Co z moim Porsche? A oni to czasy tam ulepszają. Jeszcze chwilę będziesz je miał, chyba tak dzień powiedzieli. Dobra. Nawet dwa. Wracając, mamy tutaj bazę polową, tak to powiedzmy, że jest. I tamte apartamenty są na Helu, to nasza taka siedziba główna jest, żeby ją odpoczywać. O, no i fajnie. Co się jak był, może potwierdzić, że zajebiste tam jest. A Tony gdzie? A Tony został tam obczajać resztę. Dałem mu ich ludzi do koordynacji i tam pogarnia ich. No dobra. No. No właśnie, skoro mamy wszystko załatwione, to jaki patent na gasa? Właśnie, Staszek mi wysyłał taką jakby prezentację, zaraz wam tu ją odpalę. Na telewizorze, tylko czekaj, trzeba ją go włączyć. O, no. I właśnie, jak tutaj widzicie, mamy chyba wszystkich.
Z tego co mi się... No, jak możemy tutaj zobaczyć, to gaz jest podpięty do Dominika i do Juana, czyli do tych bliźniaków, no i do jakiegoś skarabeusza, bo Karabeusza. Z tego co ja wiem... To ja ci w sumie mówiłem. To w sumie ty mi mówiłeś. To już może ja to poprowadzę szybko. No to ty powiedz. Skarabeusz, mamy podejrzenie na temat niego, że jest on prawnikiem Gasa. Nie mam takich pewności, ale często od moich ludzi mogą usłyszeć wiadomości na temat jakichś pozewów na Gasa i zawsze te pozewy były zatuszowywane i nie było wiadomo o nich nic więcej. Zawsze Gas wychodził z tego bez szwanku. No i właśnie osoba, która mu pomaga, jest nim, kryje się pod pseudonimem Skarabeusz. No ale to też właśnie nie wiadomo, czy on dokładnie istnieje, ale też... Mamy tych pewności, ale mamy duże podejrzenia, że tak. No i tak. Pod Dominikiem jest Brandon, gdyż żeśmy go ze Saśkiem spotkali tam, pod Los Pollos Hermanos. Zwłaszcza jeszcze możemy o nich wspomnieć, że jak ja zbierałem informacje o tych idiotów podczas ataku na willę, to jeden właśnie mi coś powiedział na temat, że Brandon nas załatwi, więc miałem podejrzenia, że Brandon także był na strzelaninie. No. No i Brandon może być właściwie jakimś ważnym takim dowódcą wojskowym lub czegoś takiego. Dobrze. Kurwa. Od Juana mamy tego hakera. To ty właściwie wiesz, jak mówię, że wtedy jak tam robiliście robotę dla Gasa w komisariacie, to Juan do jakiegoś hakera zadzwonił. No tak. No i właściwie to jest właśnie pytanie, czy on pracuje dla Gasa, czy on dla Juana pracował. I zakładając, że pracował dla Juana, to nie musimy się nim przejmować. A jeśli pracował dla Gasa, no to mamy trochę mamy dodatkowego wroga. Gościa do odjebania. Z tego co widzę, to wszystko, ale jak widzicie, na początku będziemy musieli zabiliśmy już Dominika, będziemy musieli zabić Brandona. Od Gasa to trzeba będzie Skarabeusza dorwać, a oprócz Juana to hakera, o ile oczywiście on pracuje tylko dla Juana, bo jeśli pracuje wiesz dla Gasa... Wiesz co? Jeszcze ci szybko powiem, Jotek, na temat Juana to możemy mieć pewność, że on będzie mniej dyskretny i te tematy, bo teraz on będzie pewnie bardziej chętny zemsty. Jotek. To. Ty pamiętaj, że ten skurwysyn może mieć więcej ludzi. To nie są wszyscy zapewne. Ale to są jedyni jakich znamy. No. Dobra, to może wyłączę już. Dobrze. To czeka nas sporo roboty. No ja wiesz. Ja pierdolę, kolejny. Co to mi dzwoni? Adam. Oho. Wreszcie z Porsche moim stało. No da. No cześć Adam. Adam dobrze wkłada. Jak to kurwa pozew na ciebie? Niby od kogo? Aha. No świetnie, jeszcze mi kurwa tego brakowało. No czy, słuchajcie. Co się stało? Jest problem, bo jednego z moich ludzi właśnie policja zgarnia. Kurwa za kogo? Niby za jakieś brutalne pobicie i napaść z bronią w ręku. A kto to jest? A jest. Adam. Jaki Adam, ten od moich warsztatów, pracował z Kajetanem. A ej, tak co? Po prostu do niego przyszli i go zgarnęli, to? No właśnie tak to wygląda. A kurwa, co jest... Co? A co z autem dokończą, czy...? Kajetek powinien to ogarnąć już tam, bo już mówię, tam już niby końcóweszka jest, to niby poradzi. To trzeba mu jakiegoś... No nie odbijemy go, bo to będzie od razu jakby ten... To trzeba by było jakby... Prawnika mu ogarnąć. Prawnika? To wygląda. Trzeba będzie się, widzę, bawić w drogę sądową teraz. Znaczy, ale to... macie kogoś chociaż. No nie wiem, znaczy, ewentualnie mogą mu prawnika z urzędu, ale ten prawnik z urzędu to gówno mu zrobi. To on wywalone jaja będzie miał, chłopie. No, bo on dostanie swój hajs i tyle, nie? No i sobie pójdzie swoją drogę. Co, ja nie mogę tego tak zostawić, bo to są moi ludzie. Ja nie będę ich zostawiał na pastwę losu. Musimy coś rozegrać. A na cicho jakoś? Tak, żeby do tego podejść? Mówię ci, lepiej to rozegrać poprzez drogę sądową. Uczciwie. Dobra. Gdzie mogą... W urzędzie przecież ten. W urzędzie Warszawy? Są przecież jakieś tam biura takie prawników. To się mu dał zajmie. To, nie ma czasu do zlecenia, lecimy chyba. Kurwa, no to chodźcie. No to chodźmy. Dobra, idziemy. Dziwię słow. No. W ogóle co jest z Krzysiem? No co, on pojechał na Jamajkę. O, już. Nie no, Johnny cię zabije.
Ja pierdolę, kurwa mać. Nie zgasiłeś, ja, dobra. Nie! To? Uwierz mi na słowo, że ja tylko po burgera do auta poszedłem. Stasiek, lecimy moim, dobra? No. To już dobra, prowadzi. Ja mam. No. Gdzie mam jechać? Do urzędu. Przez most. Tak. Dobra. Czekaj, tu w drugą stronę się jedzie na most, nie żeby coś. Kurwa, właśnie zauważyłem znak stop. Ja pierdolę. Gdzie ty jedziesz? Tędy! No, jak nas policja zobaczy, to nie będzie kolorowo. No, musimy uważać. Właśnie. No tu. I tam potem w prawo. No to. I będzie znowu w prawo. Wiesz, gdzie jest urząd, czy nie? Nie do końca. No to jedź prosto. Jadą za nami, jadą. No jadą. I tu w prawo. I jest park, nie? Fajnie. I tu w lewo. Dobra, parkuj tu. Tylko zgaś ten akumulator. Spokojnie. No. Oj, sum już. Oj, w ogóle okrążam za Stasiek, to jest ostatni raz, kiedy prowadzisz tego Mercedesa. Oj, przysięgam. No dara, sorry, nie dara, panowie, chodźcie. Czekaj, bo jeszcze akumulator nie zgasił, a potem będę płacił dodatkowo. Oj. Dobra. Tylko trzeba pewnie z tymi kulami pogadać. Jak to ładny. Pusto coś. No dobry. Dobry. Co? No witam. Prawnik, gdzie ma prawnik jakieś biuro? Chwila. Teraz prawnik. A, prawnik. Adwokat. Halo. O, te na górze macie. Po lewej albo po prawej, nie pamiętam. Zobaczcie. No, dobra. A, o kurwa, muszę do kibla iść. Ej, Mietek. On no. W ogóle żył, kurwa, czy to jest jakiś robot pierdolony? Nie wiem, stary. Tu są jakieś biura. Tu pusto. Tam na lewo ktoś siedzi. Proszę wejść. Witam. Dobry. O, Leszek! Jak ja cię dawno nie widziałem! Leszek! Ja cię dawno nie widziałem! O, Stasiek! No. Ty tak kojarzysz go? No, kurwa. Słuchaj, ogólnie w bloku, w którym mieszkałem z bratem, to on recepcjonistą był. A gdzie? A Stasiek, skąd go pamiętasz? Też z tego? W bloku? No, też tam z bloku. No proszę. Dobra. O co chodzi? Nie mówiłeś, że ty prawnikiem zostałeś. Albo wyleciałem z tego recepcjonisty i zrobiłem szkołę prawa i tak właśnie jestem. A bo właśnie jak wtedy z bratem odwiedzałem blok, to nikogo tam nie było, nie? No właśnie, no niestety, tak wyszło. Dara, siadaj, ogółem sprawa jest. Usiądźcie sobie. Bo... No proszę mówić. No bo kolega nasz jakby... jak tak? On się nazywał? Adam? Adam. No to ogólnie ma problemy, bo policja go aresztowała za jakieś brutalne pobicie i napaść z bronią w ręku. No, za te dwa właśnie. No i nie mamy prawnika, a ja właśnie jak on dostanie prawnika z urzędu, to ten prawnik z urzędu go gówno mu zrobi jakby. Dobrze, rozumiem. No, rozumiem waszą sytuację i postaram się wam pomóc. Jutro już zacznę coś działać. No to tam pojedziesz do niego, tam w areszcie we Wrocławiu siedzi. Dobrze. Po prostu powiemy mu, że żeby tam o którejś godzinie jakby prawnika se zadzwonił do ciebie, przyjedziesz i tam pogadasz z nim i będzie wszystko załatwione. Jasne, tak zrobimy. Dobra, to ci zapłacimy. No tam wyślij mi potem na tego. Ja ci dam mój numer, o. Fakturę wyślę. Albo no, może być faktura tam na małego e-maila, bo chyba go znasz. No, znam. To tamten i zapłacę ci po prostu, nie? Jasne. Także jutro już coś zaczniemy działać. No to dobra. No to panowie chodźcie. Dobra. Chwała Bogu, nie wiesz jak dobrze, jak bardzo się cieszę, że ratujesz moich ludzi. Nie ma problemu. Dobra. Chodźcie. Koledzy moich kolegów to moi koledzy. Wiecie co? Pierwszy może zobaczyć, co to jest twoim Porsche. Przy okazji spytam Kajetana, co się dokładnie działo. No to dobra, to chodź, idziemy. A wy? Może? Wy może pojedziecie do klubu i tam resztę ogarnijcie, albo coś. Dobra, to chodź, no dobra. Stosik. Się porobiło.
Mam nadzieję, że Kajetan nie został najebany przez tych policjantów. Albo w nas poudział go jakoś nie tego, no. No, żeby nie było. W końcu. O! Jest już, stoi. Ale lakier ślepiający, ty. Widać, że się nie opierdalali. A, to trzeba teraz znaleźć Kajetana i powiedz, żeby tylko klucze mi dał, nie? No dobra. Co tam Stefan robi? Oj, Stefan! Siema. Tak, panie Wisławie? Masz te kluczyki dla Mietka, o tego Porsche? Jasne, mam, już pójdę. Gdzie jest Kajetan? Przykro spytasz. Proszę. No, i ty trzymaj. Dobra. Co się stało z Kajetanem? Czemu go nie ma w robocie? A, Kajetan na urlopie. No kiedy on wziął? Chyba ostatnio. Tak, ostatnio. 2 dni temu wziął. Dobra, jak chwilę słyszałeś, co się stało z Adamem, nie? Tak. No, no to będziemy musieli go wyciągnąć, ale nie bój żaby. Mamy już ogarniętego prawnika, więc wszystko będzie tak, jak powinno. To bardzo dobrze. Dobra. No to trzymaj się, Stefek. Również. Do widzenia, no, panie. Na razie. O matko, co za chwilę coś się zamieniają. Aby na mnie robota idzie, nie? Ale dobra, się ran do ciebie. Zostawiasz auto? I... Zostawiam. Kto by mi tu zajebie? Stefan! Dobra. Mimo okradli, to by nie przeżyli. A gdzie teraz jedziemy? No co, chyba na bazę polową naszą. To wracamy, nie? Widzę, że radio podrasowali. A właśnie, czekaj, zobaczę, czy radio działa. A, działa! Jak ma nie działać? O, hej Tony, co nie tutaj masz, nutki? O, poczęstuję się, ok? Ej, zostaw to! Co tu się dzieje? O, aż ty... Jezus! Tony, co ty robisz? To jest... uspokój się! Ten skurwiel... Gdzieś jest mojej chrupki, a przy okazji to... Skurwiłem się na niego, bo... No, miał rej podobny do tych od jednego z ludzi Gasa, który zabił. Dara, Manega. Moment. To ma w ogóle tętno? Tak, ma. O kurwa, takie no ciekawe. Jest. No to co? Chyba karetka. No to wezwijcie karetkę i idę ochłonąć. Dobra, szef. Tylko karetkę. Tak, przypuścimy. Przepuść im, to nie ma co za złe robić. Do klubu, nie? No tak. Ciekawe, co reszta robi. Zaraz do nich zadzwonimy. A nie, tylko ten klub jest w takim trochę chujowym miejscu, że tam parkingu ludzie. To praktycznie obok. No trudno, trzeba jakoś to poradzić z tym. Ale fajnie, znowu, tak samo jak wtedy mamy aptekę obok. Dobra. To chyba w tym, albo tu, nie, tutaj. Dobra. No i tu będzie na parku i będzie git. Dobra. Dobra. O, w ogóle nie zamknęliśmy tego. Tam. Gdzieś tu moi ludzie powinni jeszcze łazić, a jak nie, to pewnie są na przerwie. Dobra, właśnie, kiedy otwieramy ten klub w końcu? Myślę, że jeszcze z tydzień. Jak się przygotujemy dokładnie. O kurwa, no, nikogo dobra. Nie ma? Ej, patrz, maszynę nam wnieśli. No proszę. Czekaj, mi bardziej martwi to, że nikogo nie ma. O, ta na okej, ale gdzie jest nasie hitem. Plakat zajebali. Czekaj, zadzwonię do Johna. Do Johna dzwoni, no. O, wiesz, telefon. No nie, no pizzę mi zjadli, to ja nie wierzę. Telefon. Nie, John nie odbiera. A to wiesz, jeszcze raz zadzwoń.
Czekaj. I dupa, nie odbiera. Dobra, to kto tam Dobra, do pojechał? Staśka może. No właśnie, może Stasiek do niego pojechał. A czy z nim, no na pewno. Dobra, dzwonię. Halo? No, no co jest? No, słuchaj, ogólnie była taka akcja, że Tony pobił Johnego i teraz jest w szpitalu. Kurwa, jak pobił? No bo Johnny chciał wziąć próbki sobie, ale Tony pomylił go z jakimś gościem od gasa i go pobił. A i dlatego niby nie może odebrać, co mu się niby stało? Nie wiem, właśnie mocno go pobił i stracił przytomność. No nie gadaj, że to do szpitala pojechał. No pojechał. Ja pierdolę. To przejebane trochę. A ubezpieczony jest lub coś? Tak, jest. No to bynajmniej tyle. Dobra, jutro z Tonem przyjedźcie tutaj tego, do Warszawy. Dobra, przyjedziemy. Bo rozprawa będzie. Dobra. Dobra, to nara. Cześć. No i co? Czaisz, że kurwa. Tony najebał Johnowi? Nie gadaj. Bo niby było tak, że Tony sobie siedział, jak gdyby nigdy nic i on pomylił Johnego z jakimiś ludźmi od gasa i go najebał, bo chciał mu chrupki zjeść. Jezus Maria. Wiesz co, trochę możliwe, żeby mógł pomylić tak łatwo, bo ludzie gasa też ubrani w garniturki. Ale on też ma tą obsesję przez to, że ten, kurwa, że Monego zabili. Sobie. W sumie ta, to, o kurwa. I co teraz robimy? No nie był ubezpieczony, jest, ale no... Nieprzytomny, w szpitalu będzie. Jak nieprzytomny, to chyba tak nie ma sensu po co tam iść. No właśnie... No chyba nie. Dobra, wiesz co? Skupmy się może na tej rozprawie. Po rozprawie możemy zobaczyć co z nim. No dobra. Właśnie powiedziałem im, żeby jutro przyjechali, bo jutro będzie ta cała rozprawa, nie? No ta. Znaczy dzisiaj odpakujemy i możemy klub w sumie otwierać. No dobra. No i słabo, Staśka i Tonego nie będzie, bo nie zdążą. No, bynajmniej my będziemy. Chociaż tyle, dobra. Już to porozstawiane, widzę, wszystko mają. Transport był. No, Mietek, mam nadzieję, że ten Leszek to wybroni mojego Adama. Dokładnie to jest, to chłopak. Dobry? Dobry. Można na rozprawę? Tak, tylko jedna osoba może wchodzić. No to... Bo już nie ma miejsca. Dobra, Mietek, to iść już. No dobra, poczekam w samochodzie. Dobrze, w takim razie. Jesteśmy dzisiaj na rozprawie przeciwko panu Adamowi Kangurowi. Proszę, aby pan prokurator powiedział akt oskarżenia. Już. Szanowny Wysoki Sądzie, sytuacja jest taka. Szanowny Adam Kangur o godzinie 17:42, który zaatakował go pistoletem Glockiem 18. Mój poszkodowany po odmówieniu oddania pieniędzy został zaatakowany kolbą i brutalnie skopany. Ledwo usunął z życiem, kiedy wyszedł z szpitala, opowiedział mi o wszystkim, co się stało. Dobrze, dziękuję. Tutaj ma, pan jeszcze poczeka. Jeszcze ma tutaj papiery, zdjęcia i wszystkie rzeczy, które może pan zobaczyć. Dobrze, za chwilę się temu przyjrzymy. Najpierw pan usiadł. Proszę oskarżonego, aby pan stał. Czy wysłuchał pan aktu oskarżenia? Tak. Oczywiście ma pan prawo do odmowy składania wyjaśnień. Ewentualnie może pan zeznawać. Jaki jest pana wybór? Zeznania. Okej, proszę usiąść. Dobrze, w takim razie, panie Adamie, albo panie Leszku, bo już pan jest jego adwokatem,
Co pański klient robił o godzinie 17:43? Panie Wysoki Sądzie, mój klient o tej godzinie znajdował się w warsztacie samochodowym. Czy jakby jest coś, co może potwierdzić jego alibi? Jasne. Dam panu zeznania świadków i zdjęcia. Okej, okay, czyli widzimy słowa przeciwko słowa. Okej, okay, proszę usiąść. Dobrze, proszę państwa, tutaj przeprowadzę zgłębną analizę. Okej. Okay. Panie oskarżający, dlaczego dowody dostarczone przez pana są o złej godzinie? Jest tutaj godzina 17 równo, a nie 17:43. Proszę bardzo, to musiał jakiś błąd w druku pójść, ponieważ wszystko pokazywało tą godzinę. Ale na dowody dostarczone przez przez przeciwnika pańskiego jest nie dość, że godzina 17:43, to również godzina 18, a nawet przed godziną 17. Wszystko było w warsztacie. Jak pan się do tego odniesie? Chyba się nie odniosę. Dobrze, w takim razie. Czy są jeszcze jakieś inne dowody, które są na pewno przepowiadają za winą pana Kangura? Niestety nie ma. Dobrze, w takim razie pan Adam Kangur, proszę by pan wstał. Zostaje pan uniewinniony z powodu niewystarczających dowodów. Koniec rozprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to ogólnie dzięki ci, Leszek. Gdzie ten Adam w ogóle jest? A, nie ma za co. Adam został... musiał zostać jeszcze w sali rozpraw. A, no pewnie protokół, dobra. Dobra, czekaj, Stasiek do mnie dzwoni. Halo? Halo? No co jest? Ogólnie włamałem się do kamer i widziałem całą sprawę. O, to bardzo fajnie, nie? I co, wiesz, jak się już skończyło wszystko? No, udało się, że wszystko. No dobra. Teraz, Stasiek, to może ja będę już kończył. Dobra. Potem się z tobą zgadam tam, nie? No, spoko. No to cześć. Cześć. Dobra. Zjebałeś trochę skarabeusz. Dobra, nieważne, chodź. Czekaj, może do niego jeszcze raz zadzwonię. Odbierz! Dobra, jedę na fajkę, nie będę ci przeszkadzał. No dobra. Halo, Stasiek? No, co tam? Jesteś dalej na kamerach? Tak. A to weź, sprawdź jakąś kamerę, gdzie jest taki gościu w warkoczach z takim innym gościem. Już chwila. Jeden ma warkocze, a drugi jest w takim czarnym garniturze. Tak. No, widzę ich. Weź nagraj ich rozmowę. Dobra. No dobra, niestety nie wyszło tak jak po naszej myśli, ale ty musisz dostać swoją działkę, więc trzymaj. Dzięki. Możesz się zbierać. Dzięki jeszcze raz, cześć. Więc co ja teraz Gasowi powiem? Halo, szefie? Niestety nie udało się. Dobra, nie bój nic, zatuszuję to wszystko w archiwach. Zaraz będę tam jechał. I co, nagrałeś? No, nagrałem. I co on tam gada? I akcja jest... Wy jesteście jeszcze pod sądem i ogólnie, tak? Mhm. To radzę wam poczekać i za nim jechać, bo on jest człowiekiem gasa. To poczekaj chwilę. Patrzę, jaki mam samochód. Spróbujesz go namierzyć. Poczekaj chwilę. No widzę go, jak idzie do jakiegoś samochodu. Spróbujcie go może jakoś za nim jechać, albo coś nie stoi. A nie ma w bazie policyjnej jakby
nadajników jakby w samochodach? Nie wiem. Chyba są. Byśmy musieli sprawdzić. Jedzie brązowym premierem. Dobra, to czekaj, to weź go spróbuj potem jakoś namierzyć. Dobra, gdzie on pojechał? W lewo, tak? Pojechał na wschód, no. Sądu. Dobra. Tak, na wschód pojechał. Dobra, to potem cię się z tobą zgadam, okej? Okay? Dobra. To cze. Dobra, muszę powiedzieć Wieśkowi. Dobra, jak no. Jak tak? Słuchaj, ogólnie ten gościu tutaj jechał tym brązowym autem, nie? No. To jest Skarabeusz. O, proszę. Czy jednak jest prawdziwy? Hmm? Dobra, a szybko jeszcze, co za damą? No ogólnie... No uniewinniony jest. Chwała Bogu. Tylko czy protokół tam jakiś, nie? Musiał zostać jeszcze chwilę. Ja do niego tam jeszcze wpadnę później. Może do niego razem wpadniemy tam później. Przekazać sobie parę autoskocznie. Ale słuchaj, ogólnie to... dzwoniłem do Staśka. Staśek oglądał sobie całą rozmowę jakby sądu. Nie? No i właśnie... Nagrał jakby rozmowę tego gościa, Skarabeusza, z jakby jego klientem. No i właśnie coś tam powiedział. No i właśnie musimy pojechać do Staśka i się spytać, o co chodzi. Bo ma całą rozmowę nagraną, że gdzieś jedzie, pojechał się tym samochodem, potem ten samochód namierzymy. I zobaczymy, gdzie pojechał. Dobra, to dawaj, lecimy, nie ma czasu. Czekaj, klucze mi nie działają. A dobra. Ciało tam są metalowe. No, jeszcze trochę dużo wytrzymają, nie? Okej. O! Janek, co ty tu robisz? Janusz! O, cześć! Dawno nas nie widziałem. No właśnie, my cię też. Co ty tutaj robisz? Wiceversa. No, przyjechałem, ponieważ słyszałem, że ten... że plana słabego pobili. Chcę się pośmiać z niego i go powyzywać. Dobra. O Jezu. Jak u ciebie z tymi rybami? Łowisz coś tam? No, łowiłem do jakiegoś czasu, bo nagle się mieszkańcy ten zaczęli zjawiać i straszyli mi ryby, bo pływali ciągle. Dobra, dobra Stasiek, co tam ogarnąłeś? Namierzyłem jego auto i pojechał do jakichś archiwów. Okej, okay, to weź pokaż. No mam, czekaj, mam tablet. Od tego. Trzymaj. A to ja pokazuję jego samochód chyba, nie? Tak, to jego samochód pokazuję. Dobra. No to co, musimy jechać, nie? No chyba tak, lecimy. To co, Janek, jedziesz z nami? Jasne. Dawaj. Ja zostanę, na kamerach będę. O właśnie, o, no super, włam no? się tam do tego i na kamerach będziesz patrzył na nas, nie? No, ja za ten czas się włamę. Dobra. Dobra, to chodźcie. Lecimy, dawać. Okej, okay, panowie. Może pytaj Staśka, jak sytuacja. Halo, Stasiek, słyszysz mnie? Słyszę. Dobra, masz... widzisz nas jakby? Tak, widzę wszystko. Dobra. Na prawo od was są drzwi. No tak. No. Tam jest jeden chłop. On? Jak wejdziecie przez prawe drzwi, to na lewo jest chłop. Dobra. A to nie był on. To nie był Lukas. Taki się go ochroniasz. Co tu jest? Jakaś plantacja. Plantacja? Ciekawe. Chyba narkotyki. Jakieś inne substancje, zobacz co jest napisane. No, ciekawe. Okej. Okay. Dobra. Nie ma go tutaj, to nieważne. Jest jakiś liścik. Nic ciekawego. Dobra, idziemy. Tam dobra. Są biura. Nie wiem, czy warto ich tam od razu. Mogą tam być też inni cywile. Nie, słyszałem. Sprawdzi wam pokoje? Przy obok? Mogłeś zobaczyć te po lewej. Nikogo tam nie ma, to jest tylko kuchnia, jadalnia. A ten office? Już patrzę.
pusto, są tylko jakieś komputery. No, czyli chyba wolne mają dzisiaj. Więc generator... Generator to na razie nie. To są archiwa, zobaczmy. O, cholera. Ja tam jakiś gościu jest. Dobra, może pójdźmy się... Po bokach przejdźmy. Jak pójdziecie w stronę lewej ściany, jak się tam popatrzycie, to na drugim rzędzie jest chłop z lewej strony. Z lewej strony? Pójdź, czy... pójdźmy tak może na lewo. Okej. U mnie też jest jeden. Zdjąć go? No. Też jest jeden w twoim rzędzie, tam gdzieś. Ja się może zajmę tym, co go widzieliśmy. Bo mnie może widzieć. Wy go przestrzel mnie tak. Dobra. Bo nie żeby coś, ale on był w moją stronę obrót. Następny jest ten, którego widzieliście pierwszego, ten na środku. Dobra. Widzę to mogę się nim zająć. Ale czekaj, bo tam na wprost był jakiś pokój kontrolny. Jest, może go nawet zostawić. Czekaj, czekaj. Nie ma nikogo w tym pokoju. To jak zająć robimy? Się nim? Możecie go zdejmować. Następny jest dwa rzędy dalej od strony Wiesława. Widzę go właśnie. Jest w moją stronę obrócony, ale mnie nie widzi. Dobra. I jest jeden. Brawo. Wiesz go? Dobra, nie trzeba, widzę. To jest na razie pusto. Jakieś 5 rzędów jest następne. Od strony Wiesława. Dobra. Widzę właśnie go. Podchodzę. Jest. Dobra. I ostatni co zostali to są przy drzwiach, przy tych kontrolkach, co wcześniej mówiliście. Od strony Wiesława jest jeden i jeden jest od strony drugiej. Widać. Widzimy jednego. Pięknie. Dobra. Na razie dalej nikogo nie widzę, ale to powinien być na razie wszyscy. Ja to zniosły. O, cholera. O nie, kurde. Ktoś wyłączył. Jestem w jakimś magazynie. Biegniemy do ciebie. O kurwa. Czekaj, może któraś z tych paczek to będą jakieś dane ważne. Musimy poszukać, ale kurwa nie chce mi się wszędzie to jakby szukać. Spróbuję naprawić światło, ale nie gwarantuję wam, że mi się uda. Na razie wam nic nie pomogę, nic nie widzę na kamerach. A wiesz co jest awarią? Ktoś wyłączył. O cholera, czyli mamy zaraz niespodziankę, dobra. Prawdopodobnie skarabeusz, ale nie jestem pewien gdzie jest. Spróbuję go namierzyć, ale bez światła jest trudno. Szlak, tu nic nie ma podpisanego. Niektóre kartony są też puste. Może gdzieś jeszcze coś pominaliśmy jakiegoś ważnego. Bo nie sądzę. A ty, Janusz. Tak? Ty zamykałeś drzwi, prawda? Nie. No właśnie. Zaraz, czekaj. O nie. Wiecie co? Pójdę pilnować tyłu. Spróbujcie się nim zająć. Jak będzie trzeba, to mnie wołajcie. Teraz wiesz co? Chodź może na prawo tutaj. Dobry pomysł, może póki co najlepiej się nie wychylać. O, światło. Kurde, zauważył nas. Szybko, pozbądźmy się go. Czekaj, dron tu jest jakiś. On też strzela! Musimy się go pozbyć! Postrzelaj tego sierwa. Dobra, dron wybuchł. Jest tu, dobra! Dobra, udało się. Czekaj, przeszukajmy, czy nie ma nic ważnego. Ma krótkofalówkę, weją gdzieś rozwal albo coś. Dobra, weją gdzieś rozwal albo coś. Dobra, już rozwalam. O! Chłopak już jest. Żyjecie tam? Tak. Mam info. Pod wami jest kolejne piętro archiwu. O. Okej. Okay. Tam pewnie będzie Lukas. To musimy go znaleźć. Na początku, to tam skąd przyszliście są schody.
No dobra. Dobra, idziemy. Pora zabić tego Skarabeusza Lukasika. Albo kim on kurwa jest, nie? Lukasem, patrzyłem w danych tam, udało mi się znaleźć na jego temat informacje. Patrz, jesteśmy w archiwach, to mogą być informacje o wszystkim. Właśnie, może on jakiś przytrzymuje przy sobie, albo gdzieś tam, może niżej ma. Dobra, on dobra. Chyba jest tutaj. O kurwa. O kurde, słyszałem. O kurde. Wiecie co? Ja cię zajmę plecami. No dobry pomysł. Okej, okay, Janek. Jest tam. Jest, tam. O kurwa. Dostałem. Dobra, okrążamy go. Czekaj, osłaniaj mnie. Teraz ty mnie, teraz ty mnie. Okej, okej. To skurwiel wytrzymały jest. Ma kamizelkę. Nie dawam się tak łatwo. Leży. Dobrze. Zobacz, czy nie ma czegoś. Jest jego walizka. Miał tylko krótką falówkę i ten pistolet. Dobra. Ty patrz to. Top secret. Oho. Oku, ty tutaj jest o wszystkim. O gasie? O dostawach jakichś? O broniach? Może lepiej to weźmy. No to bierzmy. I walizkę też, nie? Halo? Halo, tak, Lukas? Co się tam dzieje? Wysyłamy zaraz drona, jak nie odpowiesz. Dobra, jebać, nie odbieramy, chodź. Dobra, uciekamy. Targa się przebrała. Chodź, Janek. Dobra, idziemy. No, co jest? No, słuchajcie, wezwali jeszcze kolejnego drona i kilka wsparcia. O kurwa. Musimy ich załatwić. No to chodźcie. Gdzie są? Chyba tam za drzwiami, bo coś słyszę. Dobra, to uwaga. Dobra, ukryj to walizkę. Kurwa, strzelaj. Do drona strzelajcie. Padł, dron padł. Dobra, czy jest jeszcze ktoś? Dobra. Dobra. Biorę walizkę. Idę po walizkę. Dobra, biorę ty. I spierdalamy. Dobra. Ja pierdzielę. To była gorąca akcja. No mi się udało. Dronów się nie spodziewałem. Ale kurwa, te drony to jakieś wojskowe karabiny miały? Ludzie gasa wiedzą chyba co dobre. Ważne, że wyjemy, tak? No to. No i nie I żyje jeden z właśnie naszych przeciwników. Tak, i pozbyliśmy się Lukasa, zdobyliśmy ważne dokumenty i... Żeby dwóch nieważnych, bo Dominika też nie ma. No w sumie. A Dominika to się jeszcze przed naszą krucjatą, że tak powiem, pozbyliśmy. No Stasiek gdzieś pojechał w ogóle. Dobra. To co, wypakujemy i idziemy, nie?